Można Zwariować to podcast o zdrowiu psychicznym, relacjach i dbaniu o siebie. Działamy w ramach Fundacji Można Zwariować dzięki wsparciu patronów i matronek. Szczególnie dziękujemy najhojniejszym wspierającym, wśród których są Emilia, Maciej, Jakub, Anita, Maja, Malwina i Zofia. Zostań częścią tej grupy i pokaż światu, że można zwariować. Cześć, witajcie w podcaście, można zwariować. Dzisiaj porozmawiamy o diagnozie, tym dlaczego jest ważna e, i jak do niej podchodzić. Zanim przejdziemy do Tematu diagnozy, jednak to powiedz Klaus, czym dzisiaj zaczynasz? Wydaje mi się, że już zbliża się wiosna, i właśnie za, zobaczyłam y, za oknem, że jakieś ptaki się szykują chyba do budowania gniazd. Być może robią one całkowicie coś innego, ale to sprawia, że daje mi to nadzieję, że już y, dzień się robi dłuższy i że, że już będzie tylko coraz lepiej w tym roku 2024. Tak, czuję to. Mm, nie zapominaj, że niedługo zmiana czasu. Jezu, no, to będzie po prostu hit. Kto wie, może ten odcinek wyjdzie, jak już była zmiana czasu. W Stanach już czasu. jest zmiana czasu. W Stanach już była zmiana czasu, więc teraz jesteś jest ten, ten czas w roku, który wspominam zawsze z rozróżnieniem, czy jak jestem na wschodzie, czyli na przykład w Japonii i jest mm -hmm. nagle taka mała różnica bardzo. W sensie mała ta godzina różnicy, albo jak mieszkam w Nowym Jorku i nagle było tylko 5 godzin różnicy z Polską, no to to robi taką różnicę, niby nic, a jednak. Mm, to prawda. Ale cieszy się coraz więcej słońca. A ty z czym zaczynasz? Ja zaczynam e, chyba z taką małą przyjemnością, którą dzisiaj odnotowałam, ponieważ to, to, na co staram się zwracać uwagę, to są takie małe rzeczy, które mnie jakoś ucieszą w ciągu dnia, które nie są. nie wynikają z jakiejś takiej. Relacyjności, typu, że ktoś po prostu mnie rozśmieszy, bo, bo to jest bardzo, no bardzo często się zdarza, ale takie rzeczy zewnętrzne, nieludzkie, które mnie rozśmieszają, są raczej rzadsze. I dzisiaj to były gile na, za moim oknem w kuchni. I zawsze jak je zobaczę, to bardzo się cieszę, bo wcześniej w ogóle jakoś nie, nie wiedziałam, że takie ptaki. Istnieją w Polsce. Zawsze widziałam tylko wróble i sikorki, i Boże, gołębie ty nie i mewy. w nie rysowałeś żadnych gili? No dobra, ale kiedy to było? W sensie po prostu na pewno kiedyś o nich wiedziałam, ale potem po prostu o nich nie myślałam przez jakieś 20 lat. No a teraz, jak już odkryłam, że, że to są gile, i mają takie po prostu. Śmieszne, pomarańczowe brzuszki, które chciałabym tak dotknąć bardzo, ale nie mogę, bo są małe ptaszki, które pewnie by odleciały, gdyby mnie zobaczyły. No ale one zawsze takimi grupami przylatują. I jedzą te takie nasionka z klonu, które są właśnie jest takie duże drzewo zaraz za moim oknem. No i tak śmiesznie sobie jedzą te nasionka i potem upuszczają te takie. Noski. no i to po prostu jest bardzo, bardzo urocze i bardzo lubię sobie tak stać w oknie i je obserwować tylko trochę zawsze mnie potem martwi czy ktoś z naprzeciwka mnie nie widzi to nie myśli że, sobie, że się gapi w ich okna a ja się nie gapię w ich okna bo tam nic nie widać tylko gapię się na te gila Czy kto jeszcze sobie lubi tak obserwować ptaki Oprócz nie ja mam nawet do tego lornetkę ale faktycznie jest to miron miron nawet <laughs> mówi w Ptasim języku, który jest osobny od mówienia, językiem kocim do mnie, kocim do kotów i kocim do ptaków. To są trzy różne e, dialekty. Okay. Kto ma wiedzieć, ten wie, i kto ma kota, ten wie. Miron, intelektualista. Tak. To przechodząc do naszego tematu odcinka, e, wydaje mi się, że kiedyś poruszałyśmy już e, ten temat w jakiś poprzednich odcinkach, ale może przypomnij mi i słuchaczom, Jakie to było dla Ciebie uczucie, czy co to zmieniło, kiedy uzyskałaś tę właściwą diagnozę w swoim życiu? Może było kilka takich Też momentów. Wydaje mi się, że już o tym wspominałam, czy w jakimś tam kontekście historii moich doświadczeń ze zdrowiem psychicznym. Ale może mamy tutaj nowych słuchaczów i słuchaczki, którzy dołączają do nas dopiero teraz. I zawsze moje podejście do... Otrzymania właściwej diagnozy to było podejście bardzo pozytywne, bo wydaje mi się, ja lubię wiedzieć, i wydaje mi się, że w, w sytuacji, w której coś jest nie tak i masz w związku z tym duży niepokój, bo jakby wiesz, że coś jest nie tak, czujesz, że coś jest nie tak, czujesz się w jakiś sposób, który na przykład nie powinnaś się czuć, no to gorsza, w mojej ocenie, gorsza jest sytuacja, w której nie wiesz. Niż sytuacja, w której wiesz nawet naj, naj, jakąś najgorszą prawdę, zależy co dla kogo jest najgorsze, mając pojęcie o tym, co ci ogólnie dolega, możesz zawsze sobie o tym poczytać, dowiedzieć się, jak na przykład radzą sobie z tym inne osoby, które mają. Takie albo podobne doświadczenie przed tobą i może one sobie na przykład jakoś to rozwiązały na swój sposób, i na przykład coś z tego możesz wziąć dla siebie i wykorzystać w swoim życiu, i to na przykład radykalnie zmieni Twoje życie. No w kontekście na przykład zaburzeń psychicznych, no to bardzo często właściwa diagnoza prowadzi bezpośrednio do właściwego leczenia albo do dobrania właściwej formy leczenia, więc tym samym dla wielu osób. Ym, Zmagających się z tym właśnie obszarem, może być absolutnym game changerem w ich życiu i absolutnym, absolutną zmianą, dlatego że nagle są w stanie w jakiś sposób poradzić sobie z czymś, co było ogromną dolegliwością i ogromnym problemem prze przez całe ich życie, ale co yy, jakoś kategoryzowali jako po prostu. Element swojej osobowości, no nie? Przez co automatycznie, na przykład, może mieli większe pretensje i wymagania wobec siebie, bo kategoryzowali siebie jako trochę, no nie wiem, może gorszych albo trudniejszych w, w obejściu, czy coś takiego. A nagle się okazuje, że jest coś, co to jakoś określa, opisuje może nawet jest ci w stanie w ogóle jeszcze powiedzieć coś więcej o tym, na przykład, tego, co możecie czekać, a jeszcze nawet o tym nie wiesz, a już jesteś w stanie się na to przygotować. I, um, no I daje ci taką perspektywę właśnie tego, co jesteś w stanie teraz zrobić i jak tym zarządzać. Więc ja zawsze miałam pozytywne podejście. Wydawało mi się, że to też jest takie bardzo fair wobec osób wokół mnie, że nagle mogę im to w jakiś sposób wszystko wyjaśnić. I miałam ogólnie pozytywne podejście, ale jak trochę sobie o tym poczytałam, to wydaje mi się, że to wszystko bardzo, bardzo zależy od tego, po pierwsze, od Twojej świadomości i Twojego otoczenia, świadomości w obszarze zdrowia psychicznego. No bo oczywiście, że w środowisku, które jest bardzo uprzydzone i bardzo nacechowane taką silną stygmatyzacją, ten fakt może nie zostać przyjęty entuzjastycznie, a wręcz przeciwnie, i być y, źródłem jakichś właśnie y, na przykład trudnych doświadczeń, które zupełnie są niepotrzebne. Y, więc myślę, że to zależy od otoczenia, które w moim przypadku było bardzo takie pozytywne, pozytywnie nastawione, wspierające, otwarte. Y, I nigdy nie dało mi odczuć, że jakakolwiek moja diagnoza ma y, cokolwiek jakoś tak zmienia y, oprócz tego. Jakie są, pojawiają się formy pomocy, które automatycznie od razu będę otrzymywać, w związku z tym, że teraz się dowiedzieliśmy? Wydaje mi się, że jakby to jest pozytywna rzecz, no nie? Ale jak sobie właśnie myślę o, o tej całej stygmatyzacji i tak dalej, no to może czasami właśnie jest tak, że, że lepiej nie wiedzieć <laughs> albo że lepiej, żeby nikt się nie dowiedział i to faktycznie było coś, co obserwowałam w szpitalu psychiatrycznym, na przykład to ukrywanie tych informacji dotyczących zdrowia psychicznego dzieci przez rodziców. Więc no, myślę, że nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi, ale, ale moja perspektywa jest taka. A jaka jest Twoja perspektywa z gabinetu? No właśnie, moja perspektywa też trochę jest spójna z Twoimi obserwacjami, no bo wydaje mi się, że to zależy od tego, o jakiej diagnozie mówimy. Nie? No bo jeśli myślę sobie, że dla wielu osób, no, na pewno nie dla wszystkich, ale już diagnoza mm, depresji czy jakiegoś zaburzenia lękowego, Czyli też coś, czegoś, co powiedzmy jest gdzieś tam w takiej świadomości społecznej, jest, ma jakiś taki protokół postępowania, leczenia, tak? Dostajesz konkretne leki od psychiatry, dostajesz konkretne formy psychoterapii. To jest może, nie jest aż tak związane z tą stygmatyzacją obecnie, tak, bo na pewno też jakby właśnie jakby rola psychoedukacji w tym jest ważna i wydaje mi się, że jeśli mówimy powiedzmy właśnie o słuchaczach naszego podcastu, to, to ta stygmatyzacja nie będzie już tak dotkliwa w tych tematach. Natomiast jeśli chodzi o um, no właśnie spektrum autyzmu czy ADHD, czy zaburzenia osobowości, czy jakieś takie bardziej um, specyficzne zaburzenia psychiczne, które Kojarzą się jakoś tak stereotypowo, typu nerwica natręstw albo właśnie anoreksja. To nerwica natręstw, czyli oczywiście OCD, współcześnie już. No to gdzieś tam jednak będzie ta, po pierwsze ta diagnoza też będzie trochę. W wielu tych przypadkach będzie trochę bardziej wymagająca, bo na przykład, jeśli mówimy o zaburzeniach osobowości, to raczej nie jest coś, czego dowiadujemy się na pierwszej wizycie u psychiatry, bo wymaga to po prostu dłuższego czasu i obserwacji. Często też łatwiej, moim zdaniem, jest nawet um, postawić taką diagnozę psychoterapeucie, który widzi pacjenta z tygodnia na tydzień i, i po prostu widzi też jego zachowania i to w jakiś sposób. Ta osoba funkcjonuje w relacji z terapeutą, e, aniżeli na przykład w przypadku właśnie samej depresji. I to są takie, takie diagnozy, które właśnie będą szły z jakimiś przekonaniami. I tutaj, jakby, bardzo dużo zależy od tego, jakie w ogóle dana osoba na, ma na sobie. A propos stygmatyzacji związanej z diagnozą, moja siostra choruje na padaczkę i powiedziała mi, że okazuje się, że ludzie. Bardzo nie chcą się przyznawać do diagnozy padaczki bardziej niż do uzależnień, dlatego że jest to tak stygmatyzowane, i też jakby to, jak same ataki wyglądają. I ja nie miałam tej świadomości w ogóle, właśnie dlatego, że u nas ta sytuacja była po prostu okej. Okay, no Ola, ma teraz podaczkę, to musimy jakby sobie z tym radzić, i jakby wszystko robiliśmy w tym kierunku, żeby ją wspierać. Natomiast no właśnie ostatnio mi o tym powiedziała i byłam w totalnym szoku. Mhm. Tak, natomiast jeśli na przykład chodzi o, o spektrum autyzmu, które powiedzmy pojawiło się gdzieś w świadomości dopiero niedawno, bo wcześniej po prostu było utożsamiane z. No, że dzieci, które mają autyzm i które krzyczą i biją, szczególnie właśnie też dziewczynki, które są niedo, nie były przez dłuższy czas niedodiagnozowane, to gdzieś w takim moim, mojej takiej bańce było już takie bardzo akceptowalne i właśnie dużo mówiło się o też różnych fundacjach, czy organizacjach, które, które właśnie gdzieś ten temat nagłośniały, no też przez to, że, że, że sama masz tą diagnozę, to wydawało mi się takie zupełnie naturalne i też pamiętam, że, że ty mówiłaś o tym, że to bardzo Ci pomogło i bardzo dużo wyjaśniło właśnie z takiego własnego funkcjonowania. Natomiast yy, nie wszyscy pacjenci faktycznie reagują na to dobrze, nie? że jakby nadal jednak jest takie wręcz. Zaprzeczenie i, i jednak nawet jeśli to się nie kojarzy jakoś bardzo szczegółowo, to, to jest to coś, co... Myślę, że to jest taka diagnoza, która dla wielu osób jest bardzo trudna do, do zaakceptowania. Hmm, to ciekawe, że o tym mówisz, dlatego że je, jak ja ym, kiedykolwiek słyszałam od kogokolwiek, a, kto by dostał diagnozę ASD albo ADHD, y, to zazwyczaj ta droga wyglądała bardzo podobnie, czyli y, ta osoba natknęła się na jakieś informacje na ten temat, wcześniej w ogóle nie rozważała siebie w takich kategoriach, ale zaczęła coś tam więcej czytać, coś zaczęło tak wpadać na właściwe miejsce, tutaj coś się zgadzało, tutaj coś się zgadzało, wiesz i to po prostu trochę jak w Mission Impossible albo w takich filmach, w których się pojawia, wiesz, taka mapa po prostu, mapa myśli trochę i nagle rzeczy się łączą i, i tak dalej, jak w albo w jakimś śledztwie. I, I nagle wiesz, dostajesz tak, jakbyś grała po prostu w jakąś grę, i nagle dostajesz jakiś klucz do rozwiązania tej zagadki, którego po prostu do tej pory tej informacji jakby, tak jakby cały czas brakowało jakiejś informacji, i teraz nagle ją dostajesz. I wydaje mi się, że dla osób neuroróżnorodnych to bardzo często jest ta droga, i właśnie jestem zaskoczona mhm. tym, co mówisz. No tak, bo wydaje, się, wydaje mi się, że to, o czym mówisz, to właśnie też gdzieś tam było to, co ja sobie zakładałam na wstępie, czyli to wynikające z takiej motywacji własnej danej osoby, która chce trochę się dowiedzieć, co jest ze mną nie tak. I trochę właśnie taką drogą na zasadzie, o, słyszałam o tym, że, że ta osoba ma taką diagnozę, albo czytałam o tym jakiś artykuł, albo widziałam to na Instagramie czy TikToku, to dochodzimy najpierw do trochę takiej wstępnej autodiagnozy, i później chcemy to zweryfikować z psychiatrom albo terapeutą i to się staje jakoś, w jakiś sposób satysfakcjonujące i możemy nawet odczuwać ulgę, że no właśnie, uzyskujemy tę tak. diagnozę. Natomiast jeśli ktoś w kryzysie zwraca się do psychoterapeuty y i ten psychoterapeuta widzi, że kontakt z tą osobą jest trudny, jakiś w jakiś sposób taki specyficzny, y albo właśnie, że y często osoby mają jakieś takie oczekiwanie, że terapeuta im powie, co jest nie tak, jakoś w jakiś sposób naprawią w cudzysłowie, w cudzysłowie, a jednak ten kontakt terapeutyczny jest bardzo trudny i taki e, wyjątkowo, mm, może właśnie taki oporny nawet, e, to często, jakby nawet znam takie historie z superwizji, ale też z własnej praktyki, że często dochodzimy do takiej, hi, takiej hipotezy, stawiamy taką hipotezę, że może to jest spektrum autyzmu, bo, bo jakby ta komunikacja interpersonalna, Przebiega po prostu w inny sposób. I w momencie, kiedy z takiej perspektywy wychodzisz i oświadczasz o sobie, nawet jeśli to jest delikatny i, i nie wiem, hipotetyczny sposób, że być może to jest spektrum autyzmu, że, że widzimy tutaj takie i takie cechy, no to to się często staje takim trochę właśnie, wiesz, bagażem zrzuconym na, na daną osobę, która w ogóle się tego nie spodziewała i w ogóle jakby nie rozważała siebie w takim kontekście. I tutaj myślę, że to spektrum autyzmu jest jakimś tym przykładem, ale to może być równie dobrze inna diagnoza, nie? I jakby ten, to nastawienie, jakie Ty masz, idąc do specjalisty, albo może, kiedy to jest jeszcze sytuacja, kiedy ktoś Cię kieruje do specjalisty, ktoś z bliskich. Bardzo będzie wpływało na to, jak pacjenci przyjmują diagnozę. Mm -hmm. No tak, no i na pewno ten aspekt tego, czy po prostu mają wsparcie w tym, nie? Czy jest ktoś, z kim mogą na ten temat porozmawiać, to też się przewija w. Jakiś tam researchu, który robimy na temat naszej społeczności, można zwariować wśród osób, które chcą być mniej aktywne. To właśnie przewija się to, że, że osoby poszukują wsparcia, osób z doświadczeniami, które mają podobnie, które je zaakceptują i tak dalej. No i to jest oczywiście super ważne w, w tym, kiedy się pojawia jakaś diagnoza. Natomiast wspomniałaś wcześniej o tym, że. Właśnie być może czasami nawet psychologowi czy psychoterapeucie łatwiej jest kogoś diagnozować niż psychiatrze, ze względu na to, że po prostu taka osoba widzi się z tym psychoterapeutą, no powiedzmy, planowo co tydzień. No nie? Też właśnie słuchałem wcześniej rozmowy ze Stephenem Haysem, terapeutą Act, który też napisał taką książkę, w której jakoś tam właśnie z taką takim trochę uprzedzeniem podchodzi właśnie do tej kategoryzacji DSM czy ICD, bo może w ogóle powinniśmy jeszcze wyjaśnić ten DSM i ICD i w ogóle o co z tym chodzi w kontekście diagnozowania. Natomiast właśnie on zauważył coś takiego, że no kiedyś skupiano się na tych objawach i jakby poświęcano uwagę temu, co się powinno zrobić, żeby ta osoba poczuła się lepiej z czymkolwiek Czymkolwiek się zmaga, no, nie? To nie ma znaczenia, żeby jakby bardziej określić, czy to jest taki epizod, czy to jest takie zaburzenie, tylko bardziej jakby większy był, ym, większe było skupienie na tym, jak właśnie jej pomóc yy, i co można zrobić, i nawet yy, dojść do przyczyn. Natomiast, jak sobie teraz też patrzę z, z własnej perspektywy na no już wieloletniego leczenia, to kiedy ja się zaczęłam leczyć, kiedy wyszłam ze szpitala, yy, no to tak, konsultacje z psychiatrą yy, trwały przynajmniej godzinę, Czasami dłużej. Dzisiaj konsultacje z psychiatrą to jest 30 minut bardzo często tak standardowo. Skróciło się tak 45, na pewno nie 55, tak jak w przypadku psychoterapeuty. No, da się jeszcze znaleźć przychodnie, których jest to 40-50 minut, kiedy? ale na pierwszą wizytę. Ale no jest na pierwszą to różne. wizytę tak, ale, ale na każdą kolejną. No i te, na te wizyty do psychiatry. A, okej. Okay. No tak, na pierwsza widza zazwyczaj jest dłuższa, a te kolejne faktycznie mają po no 20-30 tak. minut. I, no i A wydaje mi się, że w ogóle jak ja sobie myślałam, jak ja kończyłam studia i myślałam sobie na przykład o sobie w, w kwestiach na przykład bycia hipotetyczną psycholożką, to jakby diagnozowanie jakichś takich książkowych przypadków jest względnie łatwe, bo one są napisane jakby pod... Objawy, no nie? Natomiast jak już się spotykasz z takim diagnozowaniem nawet na zajęciach, gdzie to jest rozpisane z jakiegoś takiego prawdziwego przypadku, w którym nagle masz ocenić, no i jaką ty byś tutaj diagnozę zaproponowała, to to jest na maksa trudne. Jezu, to jest po prostu, to może być wszystko. Witam w moim I to jest Moim zdaniem to jest jakby taki... Rodzaj, wiesz, łamigłówki, odpowiedzialności też jednak za kogoś, że to jest, to naprawdę nie jest proste, żeby, żeby kogoś diagnozować. Szczególnie, że no wiesz, ja na przykład mogę wobec siebie wysnuć jakieś, jakieś swoje przypuszczenia czy domysły, ale to jest osoba, którą widzisz naprawdę raz na jakiś czas. W przypadku psychiatry raz na kilka miesięcy. No i właśnie w, wydaje mi się, że że to diagnozowanie też jest po prostu bardzo skomplikowanym procesem. Jakbyś może mogła mhm. trochę więcej o nim opowiedzieć. Jasne, no to na pewno z perspektywy psychiatry i psychoterapeuty ten proces diagnostyczny będzie się trochę różnił. Psychiatrzy też będą zwracać uwagę na trochę inne aspekty, to znaczy będą mm, na przykład zwracać uwagę na to, jakie szlaki neuronalne są zaangażowane w te objawy, które, o których pacjent mówi, ale też powinni dopytać o takie kwestie strategii radzenia sobie, jakichś nawyków czy kwestii rodzinnych. Natomiast psychoterapeuta co do zasady ma też więcej czasu, no jeśli mówimy o, o takiej współpracy, która miałaby się odbywać później w takim codygodniowym rytmie, no to czasami poświęcamy nawet dwa, trzy, czy nawet cztery spotkania na taki wywiad diagnostyczny, czyli zanim dobierzemy ten protokół leczenia, czy jakiś podpiszemy kontrakt terapeutyczny, czy go omówimy, no to mamy trochę więcej czasu, żeby dopytać o pewne kwestie właśnie, czy to rodzinne, czy to jakieś wczesnych doświadczeń, czy to dopytać o jakieś konkretne Sytuacje, które w tym momencie sprawiają trudność. Więc tak naprawdę na początku współpracy będą się może jeszcze na przykład mieszać się kilka takich warstw, to znaczy ustalamy sobie przede wszystkim przeprowadzamy wywiad diagnostyczny, czyli pytamy o różne aspekty życia pacjenta, relacji, nie wiem, spania, takiego funkcjonowania, Prze też przede wszystkim o objawy, które on sam odczuwa. Co dla wielu osób też jest trochę takim abstrakcyjnym pytaniem, więc tutaj trzeba też gdzieś tam dopytać, nakierować. E, na pewno gdzieś tam też wyznaczamy te cele, które idą za objawami, za konkretnymi problemami, którymi ten pacjent się mierzy, e, ale też jakby cały czas terapeuta. Przynajmniej terapeuta poznawczo-behawioralny, bo w zasadzie no, tutaj chciałabym się wypowiadać jakby tylko i wyłącznie z, ze swoją grupą terapeutyczną, e, będzie tworzył konceptualizację. E, I konceptualizacja to jest. E, Taki jakby obraz pacjenta, który my mamy cały czas gdzieś tam na myśli, w którym stawiamy pewne hipotezy na podstawie tego, co pacjent nam mówi, jakie ma problemy, jakie z jakimi doświadczeniami się wcześniej mierzył. W tej konceptualizacji uwzględniamy też przekonania, czy założenia, które gdzieś tam słyszymy, że pacjent o nich mówi, które jakby budują też właśnie te schematy poznawcze danej osoby. Więc powiedzmy, że jest to. Z mojej perspektywy trochę m, głębsza już diagnoza, bo kiedy do, dołożymy do tego te przekonania, m, które będą mówiły trochę właśnie o sposobach radzenia sobie czy sposobach nieradzenia, podtrzymywania tych problemów. No to już też nakierowuje nas na konkretny, konkretną pracę terapeutyczną. Czyli jakby jeśli, jeśli słyszę od osoby, która powiada po prostu o swoim bieżącym problemie, że no tak, no bo ja po prostu zawsze muszę robić wszystko idealnie i yy, tutaj się nie wiem, spinam, bo nie mogę po, 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 pozwolić sobie na jakiś błąd, no to okej, okay, to już nakierunkowuje mnie, że ta osoba ma bardzo zerojedynkowy schemat myślenia, yy, że być może ma wręcz taki perfekcjonistyczny rys i że ta jakby, oprócz jakby tej diagnozy takiej, którą gdzieś tam sobie postawimy, czy to jest depresja, czy zaburzenie lękowe, czy zaburzenie odżywiania się, no to jakby wiemy już coś na temat po prostu funkcjonowania, postrzegania świata tej osoby. To Czasami można spotkać się z tym, że psychiatrzy są, mają też wykształcenie psychoterapeutyczne, to znaczy biorą udział w szkole psychoterapii albo dokształcają się na inne sposoby, yy, ponieważ jakby to, to też jest oczywiście... Yy, bardzo pomocne i, i domyślam się, że psychiatrzy też korzystają z takich metod e, analizy czy, czy właśnie konceptualizacji pacjenta i nie jest to tylko takie właśnie do której szufladki wpadniesz, czy to jest e, F20, czy F tam ileś, e, czyli czy te wszystkie właśnie mm, klasyczne diagnozy z DSM-u, e, no bo też wiemy, że nie zawsze to jest takie właśnie czarno-białe. No i właśnie e, zastanawiam mnie... Jak ty do tego podchodzisz? Ponieważ żyjemy w czasach wszechobecnej już psychoedukacji, no albo może chciałoby się myśleć, że wszechobecnej, ale no na pewno bardziej powszechnej, w pewnej bańce na, na pewno. To jest coś, co obserwowałam podczas mojego krótkiego, acz intensywnego epizodu na TikToku, że kiedy mówisz. O na przykład jakichś zaburzeniach, czy o jakichś takich ciekawostkach dotyczących jakichś tam zaburzeń, czy, czy coś takiego, to nagle w komentarzach pojawiają się osoby, które zaczynają to diagnozować u siebie. Ale wiadomo, że jakby diagnoza na podstawie dwóch, trzech objawów jest czymś zupełnie innym niż to, na czym polega faktycznie diagnoza. Ale zastanawiam mnie, jakie masz podejście do tego, czy właśnie pacjent taki bardziej świadomy albo mający jakiś pomysł dotyczący tego, no bo nie wiem, posłuchał, że osoby borderline to są impulsywne, a pacjent jest impulsywny i przyjdzie do ciebie i jakby coś tam będzie sugerował, że może on jednak to jest borderline, no to czy to jest jakby spoko, czy czy nie, czy nie pochwalasz takiej postawy? No chyba taką zasadą, która się przyjęła w świecie terapeutów, może też psychiatrów to jest, że jeśli ktoś przychodzi z jakąś autodiagnozą, czy z jakimś taką, nie wiem, pytaniem, tak czy ja mam to, no to warto to w jakiś sposób uszanować, ale jakby w, po prostu rozważyć tą, tą diagnozę czy problem po swojemu, tak. Na pewno też należałoby dopytać, co to przez to rozumiesz. Jakby, jeśli ktoś ci mówi, że no, bo wydaje mi się, że ja mam ADHD, no to po czym to poznajesz? Dlaczego na to zwróciłeś uwagę? No tak, akurat ciekawe, że to o tym mówisz, dlatego że właśnie wydaje mi się, że w kontekście ADHD większość ludzi, która teraz właśnie się bardzo powszechnie idzie diagnozować, ma jakąś już sporą ilość informacji i wiedzy zgromadzonej właśnie z internetu i, i widzi w tym siebie, no nie? Mm -hmm. Tak, no i ja zazwyczaj, jakby, no dlatego, że jeśli ktoś już ma tą refleksję i, i przychodzi z tym, e, no to jakby absolutnie nie należy tego bagatelizować, e, tylko no, uszanować to, że, że ktoś ma taką refleksję. Natomiast to chyba zazwyczaj co mówię, to jest mniej więcej coś w tym stylu, że okej, okay, możemy się temu przyjrzeć i jakby po prostu rozmawiamy o tym, e, albo czasami te diagnozy. Nie są do końca jakoś trafione, albo czasami są jakimś takim, właśnie, wytrychem, które jakby też de facto, właśnie, jakby nie są taką faktyczną diagnozą. No tutaj możemy powiedzieć o kwestiach wysokiej wrażliwości, DDA, DDD. To, to nie jest diagnoza stricte, być może to jest jakiś schemat funkcjonowania, być może to jest jakaś cecha osobowości, temperamentu, w przypadku wysokiej wrażliwości bardziej, więc to też można jakby rozważyć pod kątem. No tego, tak, że jednak to jest jakaś część tej osoby, która będzie dawała pewne odczucia. I to też myślę, że warto rozważyć jaką taką informację zwrotną. Nie? Że jakby nie każdy pacjent będzie miał diagnozę, bo nie każdy pacjent wpisuje się w dane kryteria diagnostyczne. I to jest chyba też właśnie to, co, um, co gdzieś tam z terapii akceptacji i zaangażowania płynie, że um, te diagnozy mają ułatwiać. Leczenie, mają ułatwiać jakieś postępowanie terapeutyczne. Natomiast to, to nie są jakby idealne kryteria. tak I jakby często bardziej nas gdzieś tam nastawiają na to, że okej, okay, to my teraz będziemy pracować nad tym, z tym pacjentem, a ten pacjent może ma inne potrzeby. nie Więc jakby to jest, to należy pogodzić zawsze, być na to jakoś też bardzo uważnym. Mm. I też jakby te diagnozy często właśnie niosą ze sobą jakieś etykietki, tak jak też wcześniej powiedziałyśmy, które są stygmatyzujące e, albo mogą, autostygmatyzujące. Tak, albo właśnie autostygmatyzujące. E, I mogą też jakby podkreślać takie, takie przekonanie, że, że teraz to ja jestem całą tą depresją. Nie? Jakby wszystko, co we mnie, to jest depresyjne. E, podczas gdy na przykład często w, w, w psychoterapii. Nazywamy, ym, nazywamy to bardziej częściami, tak? Czyli powiedzmy, że jest w tobie taka część bardziej lękowa, ale jest też w tobie część bardziej nie wiem, odważna albo depresyjna, tak? Y, możesz mieć taką część, która, która jest bardzo, nie wiem, perfekcjonistyczna i chce dążyć do jak najlepszych efektów, ale jest też część, która jest bardziej racjonalna, która mówi, nie no dobra, to teraz odpuść. Więc to ta metafora części... Danej osoby, czy właśnie osobowości, też będzie trochę odciążała pacjenta z takiego przekonania, że okej, okay, to ja jestem taka, ja jestem perfekcjonistyczna i muszę teraz to zwalczyć, bo to nie wiem, powoduje u mnie cierpienie. Tak nie? jak sobie na przykład myślę o sobie i o swoim doświadczeniu, to wydaje mi się, że to może być taka pułapka, w którą wpadają osoby ze świeżą diagnozą, że nagle wydaje im się, że właśnie ktoś im dał klucz do rozwiązania ich zagadki, więc tym samym nagle wiesz czytają i po prostu widzą w tym wszystkim siebie i nagle zaczynają rozumieć i nagle zaczynają się też po prostu nader identyfikować z daną diagnozą, robiąc z tego poniekąd część ich osobowości. I wydaje mi się, że moje doświadczenie no, może nie, nie aż tak skrajne, ale na pewno po części dla mnie to była duża rzecz i duża informacja, kiedy właśnie się o tym dowiedziałam, kiedy się dowiedziałam, co mogę z tym zrobić, i tak dalej. Ale jednocześnie to była taka, taka po prostu ciekawostka, i z którą się mogłam podzielić z innymi, bo wydawało mi się, że to jest w ogóle coś, o czym nigdy wcześniej nie słyszałam i to jest w ogóle mega ciekawe. Ale jednocześnie wypowiadałam się na ten temat często i jakiś czas temu, chyba w zeszłym roku, albo może dwa lata temu. Mój znajomy tak się do mnie odezwał i powiedział, czy mogę ci zadać takie pytanie, ale jeśli nie chcesz, to nie musisz na nie odpowiadać, po prostu ciekawi mnie twoje podejście, znajomy, który jest psychoterapeutą. Czy gdybyś dzisiaj dowiedziała się, że nastąpiła zmiana w DSM-ie i tam kategoryzowanie choroby afektywnej dwubiegunowej zmieniło się w taki sposób, że ty już się nie mieścisz w tym? E, bo moja diagnoza w tej chwili to jest choroba afektyna dwubiegunowa w remisji. Tam to jest chyba F, coś tam, coś tam, kropka jeden. To jest w remisji. I gdyby się okazało, że teraz już się nie mieścisz w tę kategorię, czyli Twoją diagnozą już nie jest choroba afektyna dwubiegunowa, to czy miałabyś, jakby miałabyś takie poczucie, że coś jest ci odebrane, jakaś część ciebie jest y, odebrana, czy, czy że jakoś musisz się inaczej y, zacząć y, myśleć o sobie, czy coś takiego. I. Y, y, Myślę, że na pewno może na przykład 10 lat temu to na pewno by było coś takiego, że muszę sobie siebie wymyślić na nowo, bo już teraz znowu nic nie rozumiem. A na przykład dzisiaj jest to dla mnie coś tak zupełnie drobnego, dlatego że właśnie po otrzymaniu tej diagnozy umożliwiło mi to poradzenie sobie z tymi objawami, które są właśnie takie skomplikowane. Na tyle mi pomogła ta diagnoza, żeby sobie poradzić, że moje leczenie jest ustawione tak dobrze do tego stopnia, że jestem w stanie właśnie być w tej remisji i po prostu ten aspekt choroby efektywnej nowej nie zaprząta mojej głowy w najmniejszym stopniu. W ogóle nie myślę o tym prawie na co dzień, no chyba, że o tym rozmawiamy. W ogóle jakby nie zajmuje mnie to, bo te problemy jakby już nie są... Moimi problemami. W sensie te objawy już nie są moimi problemami, bo to, bo to dało mi możliwość sobie z tym właśnie poradzić. I wydaje mi się, że to jest najlepszy najlepsze rozwiązanie e, takiej sytuacji, e, raczej niż właśnie takie na, nadmierne utożsamianie się z tym z tą depresją, no bo to też prowadzi do takiej. Rozmawiałyśmy też mm -hmm. kiedyś o, ty, o romantyzacji i tak dalej, no nie? Tak, i to myślę sobie, że, że jest też jakaś tam praca poznawcza, która ma skonfrontować cię, albo właśnie ułożyć sobie trochę relację z tą diagnozą, nie? że właśnie w terapii akceptacji i zaangażowania mm, też jakby celem nie jest pozbycie się objawów, tylko właśnie zmiana relacji z tym objawem, tak, czyli być może niektóre objawy wynikają też z naszej chcek osobowości czy z naszego temperamentu. Być może nie, nie da się ich pozbyć. Yy, I też taką, no najważniejszą w ogóle kry kryterium diagnostycznym, takim w sumie łącznikiem tych różnych kryteriów diagnostycznych, jest też to, że te objawy mają sprawiać cierpienie. Czyli to jest to, co odróżnia na przykład właśnie osobowość danego rodzaju od. Zaburzenia danego rodzaju. Tak samo no w przypadku osobowości. Każdy z nas ma jakiś rys osobowości, każdy z nas ma cechy osobowości, to, to nas tworzy innymi, ale nie każdy ma zaburzenie osobowości. Więc to zaburzenie będzie w momencie, kiedy ten objawy, te, te cechy osobowości sprawiają w kimś cierpienie. E, i, I tak samo mm, możemy powiedzieć na przykład z lękiem. No, są osoby, które po prostu będą bardziej lękowe, neurotyczne, e, będą wykazywały jakieś cechy na przykład e, lęku społecznego, będą bardziej nie, nieśmiałe, e, introwertyczne, ale niekoniecznie musi im to przeszkadzać, bo na przykład dobrze funkcjonują do tego stopnia, że są w stanie się czasami nagiąć e, i jakoś tam poświęcić i na przykład wejść w jakąś interakcję, jeśli to jest korzystne, a nie będą z tego powodu cierpiały i nie będą tego unikały specjalnie. Nie? Więc jakby dlatego ta diagnoza też nie może być taka bardzo właśnie um, powiedzmy, no, szufladkowa, i dlatego też w psychoterapii poznawczo-behawioralnej mówimy o tej takiej konceptualizacji konceptualizacji, która trwa ciągle, bo my cały czas stawiamy hipotezy i je weryfikujemy. I każda informacja od pacjenta, która może być dla nas istotna, nawet jeśli ona będzie na 20. sesji, to może być jakaś kolejna hipoteza, która dodaje nam jakiegoś, jakiś kawałek do, do tej układanki. I czasami jest tak, że możemy zadać każde możliwe pytanie i zrobić idealny wywiad, ale pacjent z jakiegoś powodu nie powie nam o jakimś swoim objawie, czy trudności, czy doświadczeniu, bo na przykład będzie potrzebował poczuć się bezpiecznie w tej relacji i będzie chciał e, czuć to zaufanie, i powie to dopiero na tej 20 sesji. E, I wtedy na przykład ta układanka jest jeszcze bardziej pełna. No i oczywiście taka konceptualizacja jest też tworzona wspólnie z pacjentem. To znaczy, my też. Przedstawiamy te nasze hipotezy, weryfikujemy je też poprzez to, że um, dodajemy tą informację zwrotną, i pacjent może powiedzieć: No tak, to, to w sumie brzmi jak ja, albo faktycznie wydaje mi się, że to jest adekwatne, albo może powiedzieć: Nie, nie, to, to jakby ja tak nie, nie czuję, nie? źle się może wypowiedziałam, czy źle mnie zrozumiałeś. Mhm. Czyli może być tak, że właśnie w, na jednym etapie tej terapii y, pacjent zostaje zdiagnozowany z jakimś jednym zaburzeniem, a potem po czasie okazuje się, że to było coś innego. Jasne, myślę, że, że może być taka sytuacja i to hipotetycznie tak. Ale i czy to wtedy oznacza, mhm. że, że u tej osoby tworzy się w międzyczasie nowe zaburzenie? Czy ona nigdy nie miała tego poprzedniego zaburzenia, a tak naprawdę ma to, to nowe? Jak to się zmienia w czasie, czy to się zmienia w ilości dostarczonych informacji? Wiesz, jeśli mówisz o zaburzeniu, to, to wydaje mi się, że to nie jest tak, że mamy jakieś tutaj z, z ukryte diagnozy z DSM-u w sobie, tylko częściej to, czego dowiadujemy się w trakcie trwania terapii, to mogą być właśnie te kwestie związane z osobowością albo e, z nie wiem, stylem przywiązania, e, czy z jakimiś takimi doświadczeniami, które czy, czy tymi mm, powiedzmy żeby już nie mówić diagnozami, ale z tymi takimi właściwościami, które jednak niosą ze sobą jakąś też historię wcześniejszą. Nie, więc jakby to, to są jakieś takie nowe informacje, do których docieramy, e, a powiedzmy te objawy zaburzenia, z którym ktoś się, się zgłasza, czy które w pierwszej kolejności mm, nam, nam mówi, mogą już ustąpić. Więc jakby to te cele, na przykład, które um, sobie ustalamy pod tytułem zmniejszenie objawów lęku czy nauka regulacji emocji, one mogą się, jakby już. Zweryfikować, tak mogą już być odhaczone, a ta terapia może trwać dalej, bo na przykład napotykamy trudności związane z relacjami albo z jakimiś innymi trudnościami, które wydarzyły się na przestrzeni życia. I możemy wtedy już niekoniecznie jakby pracować z kolejną diagnozą, ale po prostu kontynuować taką pracę terapeutyczną bardziej na, na zasadzie, właśnie, jakby też takiego polepszenia funkcjonowania tej jednostki. No a jak to jest z informowaniem pacjenta o diagnozie? Czy to powinno być tak, że na przykład spotykamy się na kilka spotkań i na przykład po piątym spotkaniu e, mamy takie spotkanie, w którym witam dzisiaj przedstawiam ci pacjencie twoją diagnozę. Twoja diagnoza to uwaga. Mhm. <gry> I to depresja! <noise> nie, no tak zazwyczaj to się. Tak, tak się zazwyczaj to nie odbywa. Jak Ci wspomniałam przed naszym e, nagraniem, e, to. E, i nie tylko ja, ale też kilka mi znanych osób dowiadywało się o swojej diagnozie w jakiś taki sposób zupełnie przypadkowy. Zazwyczaj potrzebowało wziąć z poradni psychiatry, od, od psychiatry wziąć jakieś takie zaświadczenie, czy jakiś taki papier, który na przykład tam, wiesz, mówił, jakie jest leczenie i w jakich dawkach, tam nie wiem, czy to dla jakiegoś tam innego lekarza, czy. Czy tam ja kiedyś potrzebowałam wziąć taki papier, żeby lecieć z lekami samolotem do jakiegoś kraju czy coś takiego. I tam po prostu masz na, na takim wypisie swoje dane i wpisaną tę diagnozę. I kilka razy właśnie ktoś mi mówił, że w ten sposób się dowiedział, że w ogóle ma jakąś diagnozę. Wiesz, tak zupełnie randomowo. To ciekawe. Ja też ostatnio widziałam takiego Reelsa na Instagramie. Jest takie konto Therapy Jeff. To jest właśnie chyba psychoterapeuta, który no, tworzy jakieś takie edukacyjne treści um, i w, jednym, w tym jednym reelsie było chyba tam 10 pytań, które powinieneś zapytać swojego psychoterapeutę na następnej sesji. I chyba pierwsze z nich, czy tam jedno z pierwszych, to właśnie było e, jaką mam diagnozę i dlaczego tak uważasz, czy coś w tym stylu. Mm -hmm. I pomyślałam sobie, że wow, to faktycznie jest to słuszna uwaga, bo wydaje mi się, że no właśnie nie każdy to słyszy, i chyba też nie każdy terapeuta jakoś to właśnie w taki jasny sposób komunikuje, co czasami wydaje mi się, że może być błędem, ale czasami no to też może wynikać, że nie każdy jednak zgłasza się do psychoterapeuty w takim stanie. Diagnostycznym, tak? W sensie, że nie zawsze pracujemy na konkretnym zaburzeniu, bo nie zawsze te objawy, nie zawsze te kryteria zostają spełnione. Więc, na przykład, dużo osób pracuje nad jakimiś swoimi relacjami, czy nad jakimiś kwestiami, nie wiem, nadmiernego odwlekania i prokrastynacji, albo właśnie, że mierzy się z jakimś schematem perfekcjonizmu i albo. Nie wiem, e, pot potrzebuje podjąć jakieś, jakieś, jakąś decyzję życiową i udaje się do psychoterapeuty. Wtedy ta psychoterapia oczywiście ma bardziej charakter rozwojowy niż leczący, a przypomnijmy, że psychoterapia powinna być jednak metodą leczenia, a nie samorozwoju per se. E, no, ale kultura terapeutyczna zrobiła swoje i traktujemy to po prostu jako element samorozwoju. E, więc jakby czasami pewnie. Osoby nie słyszą tej diagnozy z tego powodu. A czasami to wydaje mi się, że może jakoś tak, nie wiem, po prostu umykać, albo czasami terapeuta może nie być pewien swojej diagnozy. Natomiast czy, czy psychiatra powinien to komunikować? Z perspektywy legalnej, to psychiatra może, może, lekalnie, może legalnie, właśnie postawić diagnozę i jakby. Umieścić ją w tym systemie medycznym, tak? Psychiatra, e, psychoterapeuta nie ma z kolei takiej możliwości, jakby ta, pewnie to wynika też jakby z ustawy, której nie ma, tak, więc jakby z tych takich kwestii formalnych, e, więc ta diagnoza psychoterapeuty nie jest nigdzie jakby zapisana w, żadnym, w żadnej informacjach, e, jak to się mówi, w rejestrze medycznym. Natomiast no, to nie znaczy, że, że nie robimy tej diagnozy, bo jak powiedziałam wcześniej, cały czas tworzymy tą konceptualizację. I wydaje mi się, że w przypadku psychoterapii poznawczo-behawioralnej, kiedy posługujemy się modelami, czyli takimi rozpisanymi o, ze strzałkami właśnie taką jakby historią powstawania tego zaburzenia, czy powstawania przekonań, no to samo przez to, kiedy na przykład ja pokazuję pacjentowi, że mam tutaj taki model zaburzenia lęku ogólnionego, no to Przedstawiając ten model, tak naprawdę przedstawiam też tą diagnozę, no bo jakby mówimy tutaj o czymś, co jest już opracowane, jest w jakiś sposób zaszufladkowane, nazywa się w jakiś tam konkretny sposób, charakteryzuje go to i to, wspólnie ustalamy, czy twoje przekonania, twoje doświadczenia wpisują się w ten model. No więc to jest jakby zarówno omówieniem diagnozy, jak i rozpoczęciem psychoterapii, przedstawieniem tej konceptualizacji. Natomiast jak to się odbywa w innych modalnościach, na jakim etapie, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale to by było dobre pytanie, żeby zapytać może właśnie jakichś innych psychoterapeutów u nas też w podcaście, albo właśnie psychiatrów. Mam nadzieję, że będziemy mieć do tego niedługo okazję. Tak, aż dziwne, że to nie jest dla z perspektywy psychoterapeuty jakieś takie super ekscytujące, że po prostu aż się aż czekasz, żeby ta osoba przyszła na kolejną konsultację i mówisz: Rozwiązałam chyba tę zagadkę! I pokazujesz ten model, i ty pokazujesz coś tam, no bo to jest. To nie jest takie, właśnie, nie w ten sposób? No ale właśnie to chyba wynika z tego, że, że ta konceptualizacja jest. Jakby trwa cały czas. I jakby przez to, że dochodzą do nas te różne informacje i tak jak przeprowadzam wywiad, to sobie myślę, to, to na automatycznym po poziomie w moim mózgu dzieje się coś takiego. A okej, okay, to może to depresja. A nie, bo teraz mówię o tym, to może, e, może to jest jednak tam lęk ogólniony. A w sumie nie, no dobra, to a może to jest uzależnienie, bo powiedziała coś tam. E, więc to są cały czas takie, takie bardzo szybkie hipotezy, które ja weryfikuję przez jakieś kolejne pytania i e, zgłębianie tego tematu. Mm, ale też to, co wydaje mi się, że może być no, właśnie z perspektywy terapeuty, dlaczego możemy tego unikać, no to jest też właśnie z kolei ta autostygmatyzacja i ta reakcja pacjenta, którą, której się obawiamy, bo jakby te reakcje są różne. I taką sytuacją, którą na przykład ja się zazwyczaj wstrzymuję, no to właśnie są zaburzenia osobowości. Zazwyczaj też poddaję taką osobę superwizji, upewniam się z superwizorką, czy właśnie. Jest to właściwa diagnoza z mojej strony i czy i w jaki sposób poinformować osobę o takim podejrzeniu? jestem zawsze w tym ostrożna, bo bo na przykład zaburzenie osobowości borderline czy zaburzenie osobowości narcystycznej są takimi chyba najbardziej stygmatyzowanymi też w sieci w internecie e, zaburzeniami. No tak, a to też nie są takie diagnozy, z którymi jak pójdziesz do psychiatry, to on ci da jakiś lek, który w tym pomoże, Dokładnie. tylko to jest coś z czym i tak i tak pracujesz w terapii, więc skoro i tak i tak przychodzisz i tak i tak pracujesz, to ty jako terapeuta będziesz wiedzieć co robić, a ta osoba może niekoniecznie musi wiedzieć tak, no ale to, to, to właśnie kiedyś było dla mnie bardzo cenne z, z jednej z superwizji. To też taki sposób, w jaki można bardzo e, w taki życzliwy sposób przedstawić tę diagnozę. Czyli na przykład zacząć od tego, że jest takie zaburzenie i ono ma taki i taki procent występowania w społeczeństwie. E, Wiąże się na przykład z tym, że e, różne czynniki wpływają na to, że dochodzi do tego zaburzenia. Powiedzieć na przykład o modelu biopsychospołecznym, w którym e, to właśnie zarówno czynniki środowiska, wychowania, e, czy, czy te czynniki e, powiedzmy bardziej genetyczne, biologiczne, będą jakby współ, miały współudział w tym, że dochodzi do jakiegoś momentu zaburzenia, czy to osobowości, czy to, czy to w innym, z innej przyczyny. E, I jakby. Taki sposób przedstawienia, który będzie też jednocześnie psychoedukacją, która też jakby zawsze odbywa się na tym podstawowym, na pierwszym etapie psychoterapii, będzie też bardziej oswajał. Pacjenta z tą właśnie z tą diagnozą i pokazywał, że to nie jest jakby tutaj koniec świata, nie? Czasami właśnie taką, taką informację też musimy przekazać w trakcie trwania psychoterapii, szczególnie jeśli na przykład mówimy o tym zaburzeniu osobowości, więc wtedy też warto nie wiem, zapytać najpierw pacjenta tak, z czym dzisiaj przychodzisz, co się wydarzyło, jakie masz potrzeby, no bo jeśli my zaczniemy mówić o diagnozie, jak ktoś nam powie no tak, ale w sumie to ja chciałam pokazać o tym, że chłopak mnie rzucił, no to może to nie jest dobry moment na, na tego typu Informacje, jeśli możemy przewidywać, że, że to będzie jakaś, e, jakaś trudna informacja dla naszego pacjenta czy pacjentki. Więc to na pewno też jest coś, na co warto być uważnym. E, więc jakby. Trochę jakby tak chciałabym stanąć w obronie psychoterapeutów, bo wydaje mi się, że sama samej na pewno mogła mi to umknąć e, kilkukrotnie, i na pewno e, nie zawsze robię w to jakiś taki bardzo precyzyjny sposób. Typu hej, to twoja diagnoza, e, tylko może, może używam jakichś swoich skrótów myślowych, które nie uwydatniają tego w ten sposób. Mm, może to wynika też z jakiejś mojej niepewności. Ale też widocznie często to nie jest bezpodstawne. Mhm że się nie dzielisz tą informacją. Tak, no ale to też na pewno do rozważenia dla pacjenta, czy chcielibyście, jeśli jesteście teraz w terapii, to czy chcielibyście zapytać właśnie o to swoich psychoterapeutów, psychoterapeutki, jaka jest moja diagnoza. I miałam kiedyś taką sytuację z jedną z osób, zostało mi zadane to, to pytanie wprost i wyniknęła z tego bardzo ciekawa rozmowa i w zasadzie taki efekt był, no myślę, że pozytywny na, na dłuższą metę, a, a po prostu wynikało to z jakiegoś, no, takiego niedopatrzenia, nie, nie trochę nie, nieporozumienia. Yy, I myślę, że, że czasem fajnie, jak takie Pytania też wychodzą ze strony właśnie pacjentów. Mamy nadzieję, że jeśli jesteście w terapii i to jest jakaś informacja, która was interesuje, to może zwrócicie się do swoich terapeutów z tym pytaniem. I mamy nadzieję, że trochę udało nam się wam rozjaśnić, na czym polega taki proces diagnozy, szczególnie w kontekście psychoterapeutycznym. Ale oczywiście, jeśli macie jeszcze jakieś pytania czy wątpliwości, możecie do nas pisać. Możecie pisać do nas na Spotify albo na YouTubie. Możecie dołączyć do grupy. Można zwariować społeczność. Albo napisać do nas maila na podcast małpa, Dziękujemy za Wasze wsparcie na Patronite. Możecie nam tam. Możecie nas tam wspierać i dołączyć do grona osób, które pokazują, że można zwariować. Pamiętajcie, że możecie też się podzielić tą informacją i tym odcinkiem z waszymi znajomymi i bliskimi. To zawsze wspiera nasz podcast, albo może chcecie się nim podzielić na social mediach. Też zawsze będzie nam bardzo miło i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pa, dzięki!